jego syn. Jest to dla mnie takie szczególne też wydarzenie. W tym roku była promocja jego książki. I tutaj właśnie ja jako w tej chwili żołnierz obrony terytorialnej uważam, że to taki mój obowiązek. Chociaż to jest wolna sobota, jestem po pracy, ale zabrałam ze sobą swoją córkę, która też, żeby zobaczyła, że idą ludzie w różnym wieku, którzy po prostu chcą pamiętać o tych ludziach, którzy walczyli o naszą niepodległą ojczyznę. Idzie pani pierwszy raz? Ja idę pierwszy raz, tak. W tym marszu idę pierwszy raz, ale jest taka wspaniała atmosfera, jest to tak fajnie zorganizowane, że myślę, że w przyszłym roku namówię jeszcze innych i pójdziemy większą grupą. Jak córka się nazywa? Antosia. Antosia. Podoba ci się ten marsz? Mhm. A dlaczego? W ogóle fajnie. I bardzo miła atmosfera. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.